Najbardziej przykre jest to, że te statystyki są straszne, pokazujące przemoc domową. 30 do 40 dzieci rocznie ginie z rąk swoich opiekunów. To jest zbrodnia. Tu w jednym przypadku sąsiedzi zareagowali, poinformowali i tak to powinno wyglądać. Gość kalejtoskopu. Z danych fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że 79% dzieci i nastolatków w Polsce przynajmniej raz w życiu doświadczyło przemocy, a krzywdzenie w dzieciństwie stanowi jedno z największych zagrożeń rozwoju zdrowia psychicznego i fizycznego oraz bezpieczeństwa dziecka. Te statystyki, mimo licznych działań związanych właśnie z przeciwdziałaniem i zapobieganiem przemocy wobec dzieci, nie maleją, więc nasuwa się tutaj pytanie, czy podejmowane działania są mało skuteczne, czy też zjawisko przemocy wobec dzieci jest aż tak powszechne, że walka z nim nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Tak, no najbardziej przykre jest to, że te statystyki są straszne, yy, pokazujące przemoc domową. To są jeszcze między innymi, jest ta sprawa też fatalna, że 30 do 40, 40 dzieci rocznie ginie z rąk swoich opiekunów. opiekunów, rodziców. I to jest po prostu przerażające. Wprowadziliśmy tą ustawę. Na początku w lutym uchwalona została ustawa Kamilkowa, która daje narzędzia placówkom, wszelkiego rodzaju placówkom, organizacjom pozarządowym, szkołom, narzędzia do tego, żeby bardziej zwracać uwagę na, na przeciwdziałanie przemocy i w taki sposób się wyposażyć, żeby nie dochodziło do przemocy. Ale wydaje mi się właśnie w kontekście do tego, co pani mówi, że trochę mało zwracamy uwagę w tych przepisach na, właśnie na przemoc domową bo wszędzie w szkołach, w placówkach nauczyciele, opiekunowie muszą mieć stosowne zaświadczenia. Nie mówię, że rodzic musi lecieć do sądu i przynosić zaświadczenie o, o niekaralności. niekaralności, bo to było raczej śmieszne, ale mimo wszystko pewne rzeczy muszą ulec zmianie, na przykład to, że nadal funkcjonuje, że rodzice nie odpowiedzialność rodzicielska, tylko władza rodzicielska. I ciągle to pokutuje, bo jednak no, władza kojarzy się nam z jednym, że mam nad tobą władzę. To nie chodzi o to, że władzę mam nad dzieckiem, tylko muszę je wychowywać, odpowiadać ja, za nie. Ja wiem, że to truizm, ale wychowanie dziecka to przywilej, ale też ogromna odpowiedzialność. I czy my dorośli o tym zapominamy właśnie o tej odpowiedzialności, że przecież odpowiadamy za osobę, która czuje, która też, no której też może być przykro, jeżeli coś jej takiego powiemy, co może ją urazić, no ale oczywiście, jeżeli już dochodzi do takiej przemocy, do bicia, do znęcania się, no to to jest, jest, jest już w ogóle no, karygodne. Ja myślę, że się mało nad tym zastanawiamy i mało nagłaśniamy, bo proszę popatrzeć na to, co się dzieje. Dziecko ginie, bo zostało albo zgwałcone, jakieś niemowlę zgwałcone przez swojego ojczyma, czy rodziców, Cenie, czy zostało tak bite potwornie, że, że ginie również. I tutaj analizujemy od tej strony, a kto zawinił, a czy policja, czy ośrodek pomocy społecznej, a może sąsiedzi, a nie drążymy tematu, że przede wszystkim zawiniła. Ta dwójka, czy pojedyncza czy ojciec, czy matka, i nie mówimy tu o tych wartościach, jakie powinny przyświecać właśnie rodzinę I uświadamianie, jaka jest odpowiedzialność tych rodziców, tylko właśnie skupiamy się na tym, kto nie pomógł. To jest ogromnie ważne. Czyli bo... takie działanie po tym, jak dopiero coś się wydarzyło. Dokładnie tak, bo to jest ważne, że te służby wszystkie no, muszą jakoś wspomóc, jeżeli rodzina jest tutaj niedoskonała w tym zakresie, ale, ale mało mówimy, mało nagłaśniamy, że w tym momencie, kiedy się coś zdarzyło, no dobrze, matka, ojciec, a gdzie reszta rodziny? No przecież tam ktoś ma babcię, ktoś ma dziadka. W ogóle nie mówimy. Co, że tu również zawiniło dalszy jakby w dalszym ciągu rodzina, która jest jakby związana z tym dzieckiem. Dwa ostatnie przypadki. 2 listopada w Koszalinie. Pięciomiesięczny chłopiec trafił do szpitala z podejrzeniem pobicia. Rodzice dziecka zostali zatrzymani. Oboje byli nietrzeźwi. Po anonimowym zgłoszeniu sąsiadów 13 września bydgoscy policjanci zostali poinformowani przez personel wojewódzkiego szpitala w, w tym właśnie mieście o tym, że na oddział Trafił 13-miesięczny chłopczyk, mający obrażenia, które mogą świadczyć o stosowaniu przemocy wobec niego. Pięciomiesięczne dziecko, i potem 13-miesięczne dziecko. To, Czyli to są malutkie dzieci. To jest zbrodnia. No, no, to trudno nawet komentować to. to, to naprawdę nie, nie należy tego inaczej nazywać, tylko to jest zbrodnia. No w każdym przypadku to jest zbrodnia własne dziecko yy, zrobić, tak, dokonać takiej tragedii, ale ale tutaj jakieś no, niewinne, niemowlę, to, to jest po prostu niewyobrażalne. Tylko ja nadal się upieram przy tym, że mało mówimy o wartościach związanych z yy, rodziną, z wychowaniem dziecka, a, a ograniczamy się do tego, że analizujemy, kto zawinił ewentualnie i, i podajemy takie suche tematy. Ja już nie, nie mówię tutaj o roli na przykład kościoła, który powinien też się włączyć w, ten, w tą całą sprawę, bo tu no, no aż się prosi, żeby pokazać również na przykład ksiądz, powiedzieć, no to jest, to ludzie, to są straszne rzeczy i, 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 i trzeba się w tym zakresie zastanowić. Jeżeli się zakłada rodzinę, czy jesteśmy odpowiedzialni, czy będziemy odpowiedzialni, czy po prostu nie dajemy rad. Ale tutaj też pojawia się drugi problem, czyli na przykład odpowiedzialność innych osób dorosłych, o której pani, o której pani wspomniała, bo o dalszej rodzinie, ale też o sąsiadach, bo przecież ta rodzina nie funkcjonuje w próżni. Tu w jednym przypadku sąsiedzi zareagowali, poinformowali, i tak to powinno wyglądać, że jeżeli jesteśmy świadkami takiej sytuacji, która wydaje się właśnie nieprawidłowa to lepiej chyba nad wyrost zareagować niż wcale. Tak, i bardzo często jak rozmawiamy na te tematy, ja przywołuję Szwecję, gdzie kraj, w którym no, jak się dziecku nie tak odpowie, to jest obok ktoś, kto doniesie i za chwileczkę może okazać się, że to dziecko zostanie zabrane, w cudzysłowie oczywiście, rodzicom. I to bardzo często u nas no, jakieś takie bywo Wołuje negatywny stosunek do tego, ale ja nie wiem, czy właśnie nie powinniśmy w taki sposób reagować, że jak matka uder... widzimy i jesteśmy świadkiem, że matka nieodpowiednio w stosunku do dziecka się zachowuje, no albo zwróćmy jej uwagę, albo tak jak pani mówi, jest przypadek, że dziecko za ścianą płacze non-stop, no to naprawdę możemy to zgłosić i nikt, jasne, że rodzina się może domyślać, że ktoś to, Doniósł na nią. No ale to niech no, trudno. Najważniejsze no, jest dziecko. Ale też ta bierna postawa jest taka, że A nie będę się wtrącać w to, co dzieje się za ścianą, a może to dziecko płacze z całkiem innego powodu, nie z powodu przemocy. Tak, tak, tylko że jak będziemy tak analizować, to my nigdy właściwie nie zachowamy się inaczej, bo zawsze po trzech tam minutach dojdziemy do. do... Do świadomości dochodziciel będzie, że no tak, rzeczywiście słusznie zrobiliśmy, po co się mamy wtrącać. Nie. Ale też wspomniała Pani właśnie o tej ustawie kamilkowej, która obowiązuje już w szkołach od września. Ale tutaj też pojawiają się takie sygnały, że są sytuacje, w których to na przykład nauczyciele w klasach młodszych zastanawiają się, że gdy dziecko na przykład płacze, czy jest tam zdenerwowane, czy może ten nauczyciel podejść, przytulić to dziecko, pogłaskać, jak to zostanie odebrane. Czyli są takie sytuacje, które nie do końca zostały doprecyzowane. Tak. To już w tej chwili przygotowywana jest nowelizacja tej ustawy. Między innymi ta sprawa, o której pani mówi, zbliżenia do dziecka nauczyciela. Przecież niemożliwe jest, żeby na przykład w domu dziecka nauczyciel, wychowawca powiedział, że nie wolno mu się zbliżać do dziecka. Przecież właściwie zastępuje w domu dziecka matkę. Tak samo jest z przedszkolem. I tu na parę rzeczy... Znaczy to myślę, że życie przynosi takie właśnie y, przykłady tego, że musimy nowelizować. No, musimy przede wszystkim wróci, y, y, nowelizować w zakresie pomocy ze strony rodziców. Rodzice uczestniczą w procesie wychowawczym przede wszystkim, na przykład uczestniczą w wycieczkach. No, okazało się, że jest, no, muszą lecieć do sądu po zaświadczenie o niekaralności, a więc jest bariera. Y, rodzice bardzo często uczestniczą w wychodzeniu dzieci na basen, tam w suszeniu dzieci. no To też bariera, no bo nie, bo, bo trzeba dyrektor zaświadczenie o niekaralności. No, a patrząc na to, jak to praktycznie wyglądało, kiedy stało się w kolejkach no, tasiemcowych prawie przez kilka dni do sądu, to rodzice po prostu no, dziękujemy bardzo. Ponadto dyrektorzy podeszli do tego też tak strasznie bardzo Poważnie, bo teraz... Bo też pewnie nie wiedzieli, jak te, jak te tak, kwestie rozwiązać tak. do końca. Tak, i tak. No, t, y, przychodził policjant, proszę zaświadczenie o karalności, jakby zaprzeczając temu, że to jest człowiek, który już został zweryfikowany u siebie, bo policjant no, nie może być karany i, i, i przecież on z, z tej z zajmowanego stanowiska to wynika. To samo było z przedstawicielem sanepidu. Też proszę o niekaralności. No, to są ludzie, którzy już pracują i, i mają w tym zakresie doświadczenie, a ponadto. Takie rzeczy, spotkania z tymi ludźmi nie odbywają się samodzielnie z uczniami. Obok jest wychowawca, jest nauczyciel prowadzący, a więc ta osoba nie jest pozostawiana sama sobie z uczniami, tylko jest, towarzyszy jej nauczyciel. I tu właśnie te rzeczy będą na pewno, o tym zresztą już można przeczytać, będą poprawione. To samo dotyczy płatności za to zaświadczenie o niekaralności 30 zł powiedzmy dla dorosłego człowieka pracującego to nie jest już taka tragedia, ale harcerza niepełnoletniego na przykład, czy nawet pełnoletniego, który jest wolontariuszem, to już jest duża suma. Więc tutaj prawdopodobnie pójdzie się w tym kierunku, żeby zwolnić z opłat niektórych osoby, które. No, no, po prostu jakby logicznie wynika z tego, że powinny być zwolnione. No więc myślę, że, że niedługo ta nowelizacja zostanie wprowadzona. Dziękuję bardzo za rozmowę. Wszystkich wątków nie udało nam się poruszyć. Mogłybyśmy tak jeszcze długo rozmawiać o tym, jak właśnie zapobiegać przemocy wobec dzieci. Pani Krystyna Błotnicka, wiceprezes Podkarpackiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Rzeszowie była gościem Kaleidoskopu. Dziękuję. Dziękuję.